Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i to jest trzeci odcinek z multiplayer Assassin's Creed 4 Black Flag. Zanim sobie zaczniemy grę, chciałbym się dowiedzieć, co ja w ogóle odblokowałem, bo żem dostał level up, to znaczy, że nawet mi mogły dojść jakieś upgrade'y, jakaś zmiana stylu, ale to chyba są postacie. Jakoś mi się nie chce ich tutaj grzebać. Chociaż wejdę w sobie w nocnego łowcę, bo to jest moja jedna chyba z tych najbardziej ulubionych postaci. Sobie zobaczę, co sobie u niego. O, na sprzedaż. Jak miło. Tylko szkoda, że mnie nie stać, bo to wszystko takie kosztowne, że chuj. Trzeba jakieś wyzwanie ukończyć, jak miło. Nie, ni chuje nie odblokuję. Dopóki... O, to mogę sobie kupić chyba. Tak, to mogę sobie kupić. Może mam ten 15 level. Tylko muszę sobie trochę hajsu nazbierać. No i mogę wtedy sobie kupować takie pierdoły. O! Edward Kenway nosił tę cenną broszkę. Jak miło! O! Przyda się! Aha! Za całkowite rozbudowanie kryjówki na wyspie Inagua. Zajebiste. Zajebiście to wygląda w ogóle, no. Nie da się jakoś tej postaci obrócić. Aha, tak się obraca kamerkę, dobra, przybliżenie. Nie no, zajebista brosza. Nie ma co. Dlatego sobie na nią chyba uzbieram. Odbierz viewplay. Aha. No to ja sobie bym wziął tą broszę asasyna, ale... A chwileczkę, chyba można teraz, nie? Czekajcie. O, jest, zajebiście. Barwienie ubrań. Mamy tylko takie kolory, takie. A weźmy sobie ten pomarańczowy, żeby wiecie, ten kolor pasował jednak. Zaraz przejdziemy do gry, tylko po prostu chciałem sobie przejrzeć postać. A jako, że nocny łowca jest moją ulubioną postacią w tej części, dlatego sobie pozwoliłem. Tutaj trzeba zdobyć prestiż. Aha, to takie buty. Czyli tu, to są normalnie prestiże, a nie levele. Dobra, zajebiście. Tylko, że ja chcę do 55 levela, bo tam jest jakiś achievement. A nie wiem, zobaczymy, w zależności jak mi się nie znudzi, to będę grał dłużej. Jak mi się znudzi, to wiecie. Sobie odstawimy jakiś profil gracza. O, możemy sobie emblemacik edytować. Jakiś nowy symbolik chyba odblokowaliśmy. O, ten. Ale nie stać mnie, a taki mi pasuje póki co. Tytuł, jakieś nowe tytuły chyba poszły. Postępy, zachowujący tajemnica, weźmy sobie taki. No jeszcze nam niewiele brakuje do kolejnego levela, dlatego wiecie, musimy się tutaj jakoś sprężyć. Dobra, zaraz się zbierzemy po to. Tylko coś jeszcze tutaj chcę zobaczyć. Folder osobisty, coś mi pewnie przyszło. What the fuck? Znowu ona? Jezu! Spieprzajcie już mi z tymi kurde czatami, e-mailami, gównami. Nie, dziękuję. No, no dziwny glitch, po prostu dziwny glitch i nic więcej. A ten ryj tej Juno to mnie już to po prostu rozpieprza. O, widzę, że ładny czat tutaj na TS-ie się prowadził. Ja, dobra. Chuja. Dobrze, idziemy stąd. Jeszcze tutaj baza danych. Ha? Look. Dobra, no nie patrzę, nie patrzę, bo ja nie potrafię patrzeć. Dobra, przejdźmy już do tego meczu. Zobaczymy, czy dzisiaj szybka gra nie zawiedzie, bo chciałbym inny tryb, żeby mi wylosował, bo jak znowu mi wylosuje polowanie, to ja wychodzę. To ja po prostu wychodzę i mnie tam nie ma. Dobra, widzę, że mi graczy już tutaj powynajdywało. Mamy mapę Saint-Pierre. Saint-Pierre. Nie wiem, jak to mówić. Ten francuski taki dziwny. No jeszcze jeden gracz, szybciej, już. Szukać mi jak ziarenka piasku, już. Się znajdzie, na pewno taki kurczę się znajdzie. Jeden o prestiżu, jeden na tym. No i co wychodzisz? Co mi wychodzisz z gry? Ja tu nagrywam, żeby sobie nagrać kurczę dla was, a wy mi wychodzicie! Wy kur... Ja pierdolę. No, brak szacunku.
chujce. No i nie zagram, no i nie zagram, bo mi wychodzą. Co za chamy. Kurczę, jakbym im tak dał paszę po mordzie, to może by się ogarnęli i by wchodzili. No nie, no ja po prostu nie mogę, wychodzą mi, kurczę. Ach, chuj. Robię grę niestandardową, taka jest robota, to kurczę z nimi. No i jeszcze mi ścięło. Boże, jakie to abstergo jest ogarnięte. Normalnie level, normalnie na poziomie są. No zajebiście, jeszcze mi ścięło. Kurwa. Naładuj się! Ładuj się! Boże! Nic! O! Idzie! Coś idzie! No ni chuja nie idzie! No ładuj się! A jak poklikam tak częściej? Nie! Nie pójdzie! Nie pójdzie! No co jest? Czemu jest loading co chwilę? I dalej jest się zwieszony! Ładuj się! Bo ja normalnie cię rozpieprzę. Ładuj się. Po prostu się ładuj. Chuj. No nic innego nie zrobię, jak tylko zrobię cięcie. Bo kurczę, widzę, że się abstergo mnie nie spodobało. To, że wyszedłem z gry. Bo chamscy tamcy też wychodzili. A jakby kurczę siedzieli na tych swoich kiblach i czekali, to może byśmy jeszcze zagrali. A tak to lipa chujanie i tak dalej. Robię cięcie. No zajebiście już jestem. I zajebiście też wkurzony. No bo kurczę, jak to abstergo może działać? Jak kurczę wypieprza mi graczy, chce wyjść i jeszcze mi ścina. No to jest po prostu posrane. Bierzemy grę niestandardową. W dupie mam tą szybką grę. Dobra, sorki za te moje nerwy. Dzisiaj dominacja. Zobaczymy jak mi pójdzie. Chociaż już chyba grałem w dominację, nie jestem pewny. Co kurwa? Wy mnie już naprawdę nie denerwujcie. No, i tu mi teraz znalazło wszystkich graczy, jak tylko po prostu chciałem. Jak tylko po prostu leciało. O, zajebiście. O, rozciął sobie łapę. Jak to czarnobrody. A, czterech czarnobrodych na czterech Alfonsów. Dobra, mnie tam pas... O, ja jestem czarnobrodym. Tak, czarnobrody pokorzę. No już, dawać mi grę. Dziękuję. O, ile pistoli mamy przy sobie? Ile? Ile? Tylko dwa? Bez jaj. A, trzeba znowu kraść te artefakty. Ja pierdolę. Dobra, ale trzeba też na graczy uważać. Bo jak nas kurczę tutaj ubiją. O! A, ogłuszony! O chuj! A, bo po mojej brodzie mnie przejechał, ty kurcze haczy synu, ty! Ty kurcze haku, ty. Ja pierdolę. Nie, zajebiście się już zaczyna. Piękny początek. O, ktoś mnie chyba goni. Tu po drzwiach. Dobrze. Dobrze. I znowu ta sama mapa. Dobra. O chuj. Jebci. Co? Ja myślałem, że to ja go zabiłem. Jezu. Chciałem go ubić. Nie, nie można, bo oczywiście muszę dostać. Dobra, opanujmy swoje już nerwy. No nie, już dostają punkta. Jakie niesprawiedliwe. Dobra. Chyba się prosi o manto. Czekaj, najpierw to trzeba... Trzeba konkurencję tu wybić. O, dobrze. Jeb! Nie dostaniemy pointów. Jeb! Bo oczywiście muszę dostać za swoje. Ale punkty chociaż jakieś zbiorę, przynajmniej. Bo teraz wiem, o co tu w tym wszystkim chodzi. Że nie tylko trzeba kraść, ale przy okazji też ogłuszać, czy tam zabijać nawet. Dobra, czarnobrody, ogarnij się. Po prostu się ogarnij. Jeb! No, i znowu dostajemy. Kurczę, no nigdy nie ukradę tego artefaktu. Nigdy nie ukradę, jak będą mnie tak, kurczę, jechać. Dobra, uciekaj.
A im też nie da, nie można dać za wygraną, bo kurde, nigdy nie osiągniemy celu. O, widzę, że Czarnobrody się popisuje swoim parkurem. Dobra, ukradziony. O fuck! I co to jest? The fuck! I co on ze mną zrobił? What the fuck? Ej, no przecież ja się spinałem! Ja się przecież spinałem, to... Kurde, optymalizujcie lepiej tą multiplayer Ubisoft, a nie kurcze takie mi tutaj... Nie no, zajebiście, nigdy nie wezmę tego artefaktu. O, dziękuję. Biegnij, kurde, biegnij! Dobrze. Dobrze. Bier to, uciekaj. Bier mi to i uciekaj. Tutaj, chociażby nawet tutaj. Nie wiem, co to było przed chwilą, ale to mnie wkurzyło. To mnie porządnie wkurzyło. Chuj, goni mnie. Goni mnie, pała. No, teraz dobrze uciekaj, dobrze. Przez drzwi! Jest! Upuścimy go, upuścimy! Jest! I chuj ci w dupę, 400. Zajebiście. Idziemy dalej. 1-2. Nie mogę dać za przegraną. Muszę wygrać. Muszę osiągnąć ten swój niecny cel. Ale widzę, że nie dojdzie. O, dobrze. Wziąłem ten swój artefakt. Czego nie wziąłem? Co? Bez jaj. Bez jaj lepiej. O, dziękuję! Za niecnego headshota. Boże, nie. Czemu, kurde, reszta mojego teamu to są lamy, a ja jako... O, brawo, 2-3. Trzeba to wyrównać. Macie to wyrównać, a jak nie, o, mogę go eskortować. Czekaj, zabiję tego dupka. O, świetnie. Uważaj. O, chuj. O, dobrze, ogłuszony. Jeb! Nie będzie ogłuszenia. No, Boże, jakie on ma skille w ogóle. O, ale możemy się przebrać. Możemy się przebrać, to jest najważniejsze. Dobra, no 2-4. Kurczę. O, przebrałem się za jakąś laskę. Fajnie, że mnie teraz rozpoznali. Bierz ten artefakt i uciekaj. Nie! Byłem blisko! Tak blisko, nie! Musiała mi... Właściwie musiał mi poderżnąć gardło. Boże... No i 2-4. I my to musimy prostu, wiecie... No, zajebiście, znowu zginę zaraz. Dobrze, uciekaj mi z tym artefaktem, uciekaj. Uciekaj i nie wracaj. Chuj, gonią mnie. Nie ma przez drzwi. Dobrze, poszło. Jest, artefakt mój. Dobrze, 3-4. I co wam, kurde, siwy, kurde, oczy wam opadły chyba. Nie, no kurwa. Ty kurwa, kurcze biedaku. Z gaciami napisanymi jebać biedek. Ja pierdolę. Sorki za ten mój rage niecodzienny, ale dzisiaj nie wiem, chyba wstałem lewą nogą. Jeb. Jezu, ile mnie osób tu goni. No bier te na Stefan. Chuj. No i jest. I jesteś mój, no właściwie, no. No. Pięknie. O, remis, brawo, który to? Podzielę się z tobą subskrypcją. Który to zrobił? O, kurde, po papie poklepać i hajs trochę dostanę. O chuj, uciekamy, bo wiecie, ja nie chcę zginąć.
O, trzeba eskortować, trzeba eskortować. Eskortuj, eskortuj! Eskortuj, eskortuj dziada. On to weźmie. Fuj, ale prowadzimy, dobrze. Znowu ten kretyn, który tak ma mało skilli. Ale prowadzimy, najważniejsze, że prowadzimy. Zajebiście. No, ten, który to zrobił, to jest po prostu zajebistym gościem, ale mi pinguje. Dobra, przebieramy się teraz. Dobrze, za jakąś indiankę się przebrałem. O dobra, eskortujemy, eskortujemy, bo widzę, że chłopak się stara, boss Mr. Hanki. Zajebisty, zajebisty jesteś. Już cię eskortuję, eskortuję cię, ziom. Nie, zajebista ta dominacja. Na pewno dominacja, bo mam wrażenie, że to jest szturm na artefakt. O, gratuluję. O, dobrze, ogłuszony jestem. Na pewno wziąłem dominację, bo wiecie, ja się mogłem zawsze pomylić. Kurde, trzeba bronić. Dobra, dobijamy cel. Jeb, dwie stówki. Dobra, trzeba teraz kraść. 7-4, zajebiście. Nie, też chciałbym coś jeszcze ukraść, ale też się cieszę, że prowadzę, powiem wam szczerze. Dobra, kradnijmy, kradnijmy. Jest. Niech mnie ktoś się teraz oddeskortuje. Uciekaj, uciekaj, stary. Stylu parkura. To chuj. Teraz mnie trochę osób goni i najchętniej by mnie pozażynało, ale wygrywamy to, zajebiście. I 8-4, i co? I teraz nie przebijecie tego wyniku. O dobra, trzeba eskortować. Już, już pomagam. Już pomagam. No Hanki! 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 Dobrze, znowu kradniemy artefakt. Zajebiście. Tu, tu, po tym się wspinaj. Dobrze, nie, nie, znowu to. Fuck. Nie. I tak przejdę, i tak przez to przejdę. O chuj, nie przejdę. Jeb, dostałem. Chyba za bardzo nabrałem pewności siebie. Ale i tak wygrywamy, to jest najważniejsze. Mam teraz taką... O, trzeba, trzeba eskortować gościa. Już jestem przy tobie, kolego. O chuj, zabity. Zajebiście, czekaj. A chuj. Jeb, ogłuszony. Jeb, zajebiście wygrana. I 400. No teraz to jest ładna wypłata, powiem wam szczerze. No, teraz to, że się postaraliście. Gratuluję, Czarnobrody. O, drugi nawet jestem. Zajebiście. Me gusta normalnie. Jeb. O, proszę. A ty, Czarnobrody, nie wiem, co ty robisz. O, ile expa, zajebiste. O, mamy teraz objawienie. O, 250. Kurde. Jaka premia! I już! Drugi, kolejny level! Zajebiste, dwa levele wyżej jestem. Jaki exp, kurwa, zajebiste. Zajebiste po prostu. Wiecie co? Dzisiaj będzie krótszy odcinek, z tego względu, żem zdobył dwa levele wyżej. Sporo expa. Chwileczkę, ja wychodzę, wychodzę, opuszczam sesję, żeby nie było. No i jestem dwa levele wyżej. A więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, ale za to zajebisty. Zajebiście dużo się działo. Kradzieże, kile, pomaganie, czyli eskorta. No, miało być co innego, ale było to. Teraz było lepiej, w końcu jakieś zwycięstwo. Nie chcę tego spieprzyć, dlatego odcinek uznaję za wygrany. Jeszcze sobie właśnie chcę kupić coś u tej postaci. Nocny łowca. Bo ogólnie to tą postacią ogarniam. Ale jakoś nie mogę nią po prostu zagrać. Dlatego u niej sobie kupuję... O, odzienie, patrzę tutaj. Ale nie, nie stać mnie za... Trzeba mieć 20 level. Jak będę miał 20 level, to sobie mogę pozwolić na taki ciuch.
O Boże! Zbyt pedalski. Nie, nie kupuję. To jest zbyt pedalski kolor, nie. Sorry, ale nie. Ja się w takie coś nie będę ubierał. Dobra, to sprzęt numer 3. I chciałem sobie kupić wzmacniany pas. A chwileczkę, może coś do sprzętu drugiego bądź pierwszego. Nie wiem, cokolwiek. Popatrzę sobie. Nie, nie stać mnie, nie stać mnie. To bierzemy sobie trzeci i kupujemy sobie ten oto nasz zacny pas wzmacniający. Jep, pięknie, zajebiście. Jeszcze sobie weźmy tam nasze skille. Skille chciałem. Zestawy zdolności. Zestaw pierwszy zdolności. Zdolność pierwsza. Co my tu mamy? Dobra, petardziki. I tu drugie to jest przynęta, dobra. Broń dystansówka. Tu trzeba mieć 28 level, my god. Będzie grania, a grania, mówię wam. Atut pierwszy. No nie stać mnie, no kurczę, bo musiałem sobie wydać na jakiś pas wzmacniający. Ale tam dla mojej postaci to się opłaciło. Tu sobie kupię. Aha, to ja, nie, mam już 16 level właściwie, tak, mam. To sobie potem to kupię, jak sobie ogarnę więcej hajsu. Dobrze, to ja się już tutaj z wami tym razem żegnam. Tylko sprawdzę, co mi jeszcze przyszło, ale widzę, że tu jednak lipa. Profil gracza, coś nowego? O, może jakieś tytuły zmienię. Wyróżnienia. Zbieracz. Aha, to mi ogarnęło, dobra. Okej. Jeszcze emblematy mi się jakieś blokowały pewnie. Co my tu mamy? No proszę. Zajebiste. Dobra, żegnam się już tutaj z wami. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie epickiego trzeciego odcinka. Może miał być inny tryb, ale był ten zwycięski tym razem. 8 do 4 było. Dużo akcji było, trochę punktów, trochę zgonów, trochę killi. A killi właściwie nie było, tylko same ogłuszenia. Trzymajcie się, na razie, yo! Czarnobrody też się żegna, bo nim dzisiaj grałem. Na razie!